Raz. No to moi drodzy, tak się odbywa próba mikrofonu. Raz, raz i po sprawie. Dzień dobry, cześć i czołem. Ja mam na imię Kuba i mam olbrzymią przyjemność wcielić się w tak zwaną funkcję informacyjną, czyli tu mnie nazywaną na co dzień konferansjera pierwszego dnia. To już 26 dni Mikołowa, także Państwo są wprawieni w boju i wiedzą bardzo dobrze, co dziać się będzie. Na początek jedno, a w zasadzie dwa proste słowa. Cześć Mikołów, witam Was serdecznie. Cieszę się, że o tak wcześniej porze już odrobina entuzjazmu, bo dziać się będzie sporo o tym, co po kolei w ciągu najbliższych trzech dni mogą być Państwo pewni, usłyszą dzisiaj nie raz, nie dwa. Zanim rozpoczniemy czwartą edycję tak zwanego JAF-u, kolejna edycja tego festiwalu, gdzie muzyki, dobrej muzyki będzie bardzo sporo, od grania rockowego przez alternatywę, po nawet hip-hopowe brzmienia, które ja osobiście bardzo lubię. Teraz moja ulubiona część programu, czyli czas dla mnie. Mają Państwo 10 minut, żeby przyzwyczaić się do mojej osoby na scenie. Oprócz tego, że jestem tutaj ja, moi drodzy, jest też naprawdę szereg gości. Dla nich wielkie brawa. Potraktujcie to w ramach rozgrzewki, bijąc te brawa, bo te brawa Wam się przydadzą w trakcie festiwalu dzisiaj, nagradzając naszych artystów. Chciałbym powitać serdecznie na terenie tutaj Rynku Mikołowskiego przedstawiciele władz miasta, oczywiście z Panem Burmistrzem na czele. Jak wiadomo, Pan Stanisław Piechula. Wielkie brawa dla wszystkich urzędników i przedstawicieli władz miasta. Zacząłem od władz miasta, bo wiadomo, te osoby są bardzo istotne. Gdyby nie one, nie mielibyśmy się okazji tutaj dzisiaj spotkać. Ale okazuje się, że to całe przedsięwzięcie od jakiegoś czasu jest organizowane przez szereg osób. Taki mój bardzo dobry znajomy, raper Revo, może ktoś zna, może nie, zwykł mówić, że istnieje taki autobus, gdzie się odbywają imprezy, tyle że ten autobus tworzą ludzie, a nie krzesła i poręcze. I dokładnie tak samo jest z Mikołowskim Domem Kultury, bo właśnie cała ekipa, która w tym budynku po mojej prawej stronie funkcjonuje na co dzień, wzięła to wszystko w garść, poukładała i dzięki temu stoi ta scena, są zaproszeni artyści, są Państwo tutaj, mam nadzieję, przepełnieni bardzo dobrym nastrojem i są trzy dni Mikołowa. Wielkie brawa dla całej ekipy MDK-u Mikołowskiego. W tej chwili do konkretów. Uwaga! Miejsce trzecie. Na najniższym stopniu w ogniu. Zespół Hengelo! Wielkie brawa dla nich i oczywiście zapraszamy albo całą formację, albo jednego przedstawiciela zespołu Hengelo. Gdzie jesteście? Tu jest taka fajna czarna siatka, także widzę jakieś cienie, jakieś poruszenie gdzieś tam na tak zwanym backstage'u. Ale czy to ktoś z Hengelo, to nie wiem. O, mamy Wam, kolega wokalista, zapraszam serdecznie. Raz jeszcze wielkie brawa, gratulujemy. Trzecie miejsce JAF Festiwal 2016. Ja myślę, że możesz z nami zostać jeszcze chwilę. Niech będzie cała trójka. Uwaga, miejsce drugie. Tak jest. Formacja, która dziś bardzo niesztampowo zagrała. Niebagatelne teksty, niebanalne. Uwaga, drugie miejsce. Beta Julia. Oczywiście materiał kapel, który dzisiaj się zaprezentowały, czyli Bezdech, Beta Julia, Hengelo i Kolory, oczywiście do, w sieci do podglądu, do przyjrzenia, do odsłuchania przede wszystkim, bo mówimy o muzyce. No i uwaga, teraz chwila prawdy. Tutaj właśnie w tym momencie by się te szczęki przydały. Czy Bezdech, czy Kolory. Miejsce pierwsze, JAF Festiwal, czwarta edycja, 2016. No cóż, ostatni będą pierwszymi. Zespół gratulujemy serdecznie zwycięzcom. Wszystkie informacje, jak odbierać nagrody, może i w co inwestować, to się okaże. U organizatorów dyplom trafia na Wasze ręce, bardzo proszę. A ja na chwilę, dosłownie na 20 sekund oddaję mikrofon zwycięzcom. The stage is yours, jak to się mówi.
Dzięki wielkie, strasznie się cieszymy, że wygraliśmy, ale przede wszystkim, że mogliśmy tutaj dzisiaj wystąpić przed wami, zagrać z tak fajnymi kapelami. Nie jest takie światło, w którym każdy z nas wygląda źle. Nie jest takie światło, w którym każdy z nas wygląda dobrze. Nie jest takie światło. Godzić się sam ze sobą.